Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jest przed godziną siódmą. Jestem już prawie na swojej działeczce, ale jak widzicie, pogoda nie jest za super. No i jeszcze trochę ciemno, ale już się rozwidnia. Pogoda nie jest za super, bo pada jakiś deszcz. Deszcz z jakimś lodem. Nic nie za ciekawie. Ale mam nadzieję, że z dwie godzinki, może trzy, wytrzymam tutaj w terenie. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączę kamerkę. Jest pierwsza monetka. Trochę zaklejona. Zaraz zobaczymy, co to jest. Może uda się. O, chyba perelek jakiś. Tak mi się wydaje. Ale jak widzicie, pada trochę. Nie przestaje. Tak, 10 groszy z perelu. No ale jest, pierwszy sygnał i jest monetka. Bez szału dzisiaj, taki kawałek żelaza teraz. I teraz wyszła plomba. Ale co to za plombka? Zaraz coś piszę na niej. Czy uda mi się odczytać? Chyba nie rozczytam teraz. Może w domu się uda. Ale jest. Jakiś ciekawszy wancik. I teraz wyszedł taki mały bolec. Na pewno od jakiegoś sprzętu rolniczego. Dobra, odda się właścicielowi. Coś takiego. Tak mi się wydaje, że to ołów. Nie mam pojęcia, co to jest. I wyszła monetka. Malutka, zieloniutka. Ale co to jest? Za maleństwo. O, jeszcze uciekła. Jeszcze uciekła ode mnie. Ale to chyba jedna druga kopiejki. Tak mi się wydaje. No, trochę powycierana jest ta moneta. Niestety. Tak mi się wydaje, że to jedna druga kopiejki. Ale nie jestem pewny. Dobra, może w domu uda się to lepiej zidentyfikować. Jest kolejna moneta. Ale stan tragiczny. Stawiam na 10 groszy z drugiej RP. To chyba może być to. Jest pierwsza kulka ze szrapnela. Jest kolejna moneta, trochę zaklejona. Chyba perelek. Tak, orzełek jest. Bez korony. To co to może być? 2 złote chyba. 5 złote by było większe. Tak, 2 złote z perelu. No, dobre i to. A tymczasem wyszedł taki obiekt. Niestety nie jest kompletny. Widać, że z lewej strony tutaj brakuje kawałeczka. Tak mi się wydaje, że to jakiś ryngraf może być nawet. Coś jest na tym. Ale tak z grubsza po oczyszczeniu nie jestem w stanie określić. Ale może po umyciu będzie widać dokładniej. Coś takiego. No hej, jestem już w domu. Za dużo tego nie nakopałem. Ale kilka rzeczy jest. Wiadomo, trochę kapsli było i innego aluminium. Żelaza też trochę takiego prostego, ale tego nawet nie brałem, bo to zło. Dobra, lecimy. 2 monety z perelu, 10 groszy, druga RP, jedna druga kopiejki, rok
1909 stan. Nie za dobry, ale jest. Coś takiego. Jak mi się wydaje, że to materiał ołów. Kulka ze szrapnela. Plomba, ale nie mogę rozczytać napisu z tej plomby. Szkoda. I coś takiego. W kształcie jakby tarczy. Tutaj troszeczkę ułamane jest. Szukałem na polu drugiej części, czyli tego kawałeczka, ale widocznie jakiś czas temu musiało to zostać uszkodzone i rozpadło się. Widać, to jest troszeczkę powyginane, tutaj jest pęknięte, tu jest troszeczkę odkształcone, tu już całkiem strzała jakiegoś dostało większego. Dobra, po umyciu wiecie, co mi się pokazało? Tutaj jest napis Richter, a tutaj, może słabo widzicie, a tutaj pojawił się rycerz na koniu. Nie jestem pewny, czy to jest jakiś ryngraf, czy jakaś przypinka. Szukałem w Google, ale nie mogłem znaleźć informacji o tym. Ale bardzo ciekawa rzecz. No, szkoda, że nie całe, to super, super fan by był. A taki trochę destrukt, ale nie wiem, 90%, 85% tej rzeczy jest, więc tylko, że stan taki słabiutki. Szkoda. No, powiem wam, że nie było za fajnie dzisiaj. Zmarzłem trochę stopy. Muszę jutro trochę inną konfigurację butów wziąć, żeby było cieplej. Wilgotno było strasznie i może dlatego właśnie. Bo jak jest mróz, to raczej nie powinno być, ale wilgoć i mokro było strasznie. I dlatego pewnie tak nieprzyjemnie było. Ale prawie 3 godzinki udało się pokopać. Jutro znowu jadę, ale filmy tak często nie będę wrzucał, bo muszę zapas sobie filmu zrobić, czyli jeden filmik w tygodniu będzie wrzucany, a ja w święta wyjeżdżam na narty na 3 tygodnie, więc filmy dla was będą zuploadowane na YouTubie i będą się każdego tygodnia pojawiać na YouTubie, a ja będę sobie na nartach śmigał gdzieś tam w górach. Przez 3 tygodnie, koło 20 wrócę stycznia i znowu będę atakował tutaj pola w okolicy i może tam jeszcze w okolicach Chorodła. Zobaczymy. Tak czy tak, coś się będzie działo. Kolejny wyjazd jutro planuję, tak samo na 3 godzinki, ale filmik zobaczycie dopiero w przyszłym tygodniu. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!